okrutna manipulacja, która doczekała się swojej nazwy gaslighting. Niestety gaslighting jest taką bardzo niebezpieczną formą manipulacji. Tak naprawdę jest to przemoc psychiczna, która często stosowana jest przez osoby o zaburzeniach narcystycznych, przez socjopatów. I tak naprawdę na czym to polega? Właśnie, bo to jest wszystko pod przykrywką bycia... Czyli coś, o czym my pamiętamy, że miało miejsce, on twierdzi, że to w ogóle nie miało miejsca. A co najgorsze sprawia, że to my czujemy się winni. Tak. I to jest to, my czujemy się zawsze ofiarą. On doprowadza do takiego momentu, że to my jesteśmy winni każdej sytuacji, która się nie udała, bo on wtedy właśnie czuje, że nad nami panuje i jest bezpieczny. I w tym momencie nasi widzowie zadają sobie pytanie, co robi... W kolejną relację, a najlepiej byłoby dać sobie czas, przemyśleć, dać sobie czas na to, żeby odpocząć emocjonalnie od takiej osoby, bo na początku jest pięknie. Taka osoba wzbudza w nas poczucie, że na przykład jak ja się interesuję sportem, to on też jest sportowcem. Mhm. Jak ja bym chciała mieć rodzinę dzieci, to on nagle jest najlepszym tatą na świecie. Więc wzbudza duże pokłady zaufania, skraca dystans, a później okazuje się, że wzbudza poczucie winy, że nagle też wszystko, izoluje, co robimy, prawda? Jest... O swoje poczucie bezpieczeństwa. I tak robią to z pełną premedytacją. Oni zdobywają te skille bardzo, bardzo długo. Oni też bardzo długo wybierają ofiarę. To jest trochę tak, jak powiedziała tutaj bohaterka, że generalnie oni wybierają tak naprawdę kobiety bardzo, bardzo silne. Tak, silne. Te, które potrafią być konsekwentne, które potrafią być lojalne, które mają, jak długo dana ofiara się otwiera, jak długo potrzeba czasu. Amen. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.